Cześć wszystkim, Taral z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z Conan Exiles. Za moment będziemy kontynuować naszą przygodę z grą. Na wstępie tylko tradycyjnie przypominam, że gra jest od 18 lat i zawiera drastyczne sceny przemocy, dlatego nie nadaje się dla osób niepełnoletnich oraz wrażliwych o słabych nerwach i takie osoby są proszone o rozważenie tego faktu zanim zaczną oglądać. Natomiast dzisiaj będzie odcinek zbudowania i nie przewidujemy żadnych pająków, także osoby cierpiące na arachnofobię mogą oglądać bez żadnych obaw. No dzisiaj nie spotka nas nic ośmionożnego. To tyle jeśli chodzi o wstęp, nie przedłużam, zaczynamy. I tak, powiem wam, to jest druga wersja tego odcinka, którym nagrywa, bo za pierwszym razem zbudowałem trochę, jak widzicie zresztą, ale nic się nie działo, ogólnie były straszne nudy, może tym razem pójdzie lepiej. I tak, ostatnio kompletnie przegapiłem, że zniszczyli nam trebusz. No cóż, zdarza się. I tak, on nie był jakiś taki, wiecie, specjalnie potrzebny tutaj, że tak powiem. No, przebudujemy sobie to później. Tutaj może albo wieżę zrobimy, albo świątynkę Mitry. Jeszcze nie zdecydowałem. Tutaj zrobiła nam się ta dwójka, więc może od nich zaczniemy. No i tutaj zrobili nam się też wojownicy. To ich sobie też rozmieścimy. I ogólnie, no skończymy dzisiaj wieżę, myślę. Przynajmniej postaramy się skończyć. Tam dużo nie zostało, bo musimy tylko te wykusze nowe zadaszyć. I na górze to się będzie troszkę zwężać, tylko nie wiem, jak tam jeszcze schody rozwiązać. I to może być problem. Ale tym się będziemy martwić za moment. Na razie tak. Grabarza drugiego poziomu sobie weźmiemy, a damy Zerona piżmowego. Zobaczmy, przyjacielu. To ty jesteś w stanie tutaj zrobić. Kraftuję szybko i kraftuję skutecznie, widzę. Dobrze. Tak, odłożymy sobie tutaj do naszej magicznej skrzyneczki tego garbarza drugiego poziomu. I teraz tak, wojowników. Dwóch sobie damy tutaj przed bramę. Wiecie co, od razu weźmiemy sobie też materiałów, jakich ustawiamy, bo będziemy już kraftować sobie rzeczy tam na górę. Po prostu, żeby nie tracić czasu, żeby to nie wyglądało, wiecie, jak typowy odcinek zbudowania znowu. Tak, tutaj jest zmiana, że doszło to duże ognisko, żeby było gdzie robić klejki, mięso i takie tam, bo w kuchni nie można. A w kuchni będzie galakus łasuch. I co on tutaj może zrobić? Pastramę w miodzie. Potrzebujemy miodu i soli. Chleb na miodzie. No chleba na razie nie zrobimy, bo to wam opowiem, bo to jest dłuższa historia, to za moment. No tego nie zrobimy, bo trzeba lodu. Tutaj trzeba miodu. Miodu. Ludzkie mięso. I miodu. Więcej miodu, mój panie. Dobra. Tutaj dajcie mi kamienia 1000, drewno. A 200 daj. I tak, ogólnie z chlebem i w ogóle z robieniem napoi wyskokowych, tak zwanych, w grze jest motyw taki, że już to możemy robić, bo odblokowałem wczoraj, jak zaraz wam pokażę, beczkę do fermentacji. Beczki są spoko, tak, browarnictwo. I mamy małą beczkę, zwykłą beczkę, baryłkę oraz beczkę fermentacyjną. Przepraszam za te przestery, ale za dużo oglądam pewnego youtubera, który lubi takie rzeczy i nasiąknąłem chyba. W każdym razie mamy te beczki, ale żeby fermentować potrzebujemy zakwasu. I tak jak w normalnym świecie zakwas po prostu robimy sobie, że tak powiem, zostawiając w odpowiednich warunkach przygotowaną bazę, żeby chwyciły naturalne drożdże w niej i zaczęły robić robotę. Tak tutaj w grze zakwas to jest, proszę państwa, roślinka, którą musimy sobie pozbierać i która ma nieszczęście rosnąć dopiero tutaj, na północy. Także
Na razie nie będzie chlebków, niestety. Żebyśmy mogli robić chlebki, będziemy musieli wybrać się na północ. Ale wiecie co, myślę, że po wyprawie do ścieków i po wyprawie do stolicy Darfarczyków zrobimy sobie taką wyprawę na północ, żeby to pozbierać. Może nawet ją przeżyjemy. A tu obiekt nakłada się na inny. A tak, ja miałem kraftować, a nie nastawiłem kraftowania. Pięknie. No dobra. Daj mi 10. I daj mi tutaj 12. Tak, to niech się robi. No i ogólnie z tym odcinkiem poprzednim, tym, który wy oglądaliście jako poprzedni, był trochę fajny z tym żółwiem. Byłbym szczerze przekonany, że to jest prawdziwy boss tych żółwi, ale taki prawdziwy, prawdziwy boss. A tu okazało się, że to jest tylko mini boss. No, pozmieniali troszkę rzeczy od czasu, kiedy ja ostatnio grałem. I teraz każde stworzenie w grze, które ma mini bossa, ma szansę, ona według różnych źródeł jest od 2 do 5%, że zamiast normalnego stworzenia się pojawi jego mini bossowa wersja, która jest wyraźnie silniejsza i którą należy zbierać nożem do skórowania, a nie tasakiem, tak jak my zbieraliśmy tasakiem, żeby otrzymać dużo krwi demona. Po prostu takie lepsze źródło krwi demona w grze. No nic, trochę fail. Na prawdziwego bossa żółwi się wybierzemy niedługo, myślę. Ale co? Tutaj tak. Tutaj jest zrobione w ten sposób. Jak widzicie. Te kolumny oczywiście będą jeszcze wyżej. Od razu sobie je zakolejkujemy tutaj. I to wszystko później trzeba będzie oczywiście też jeszcze, że tak powiem, poulepszać, ale to nie wiem, czy będzie osobny odcinek z ulepszania tego, czy nie. Raczej nie. No i doszła nam winda. Było robione na odcinku, już nie jechaliśmy, zrobiliśmy cel podróży, dlatego mamy level, ale teraz się nią przejedziemy. Dzium. Na pierwszą osobę i zjeżdżamy. No ona ma dwa przystanki tylko, górny i dolny. I ze względu na te ściany nasze tutaj coś nie wyszło do końca tak, jak powinno wyjść i nie mamy tutaj tego takiego dzyndzla do przywoływania windy, jest tylko na górze. No to trochę boli, ale cóż. Możemy zjechać sobie, wejść na górę schodami, zawołać na górę. No jak chcemy, żeby sobie od razu na górę wjechać, to musimy ją tu zostawić na dole. Także zostawimy sobie ją na razie. I tak, tłocznia. Czemu ja zawsze do tej tłoczni zachodzę? Mylą mi się pomieszczenia, dobra, tak. Nasz pokój wygląda w ten sposób. Dodałem te kolumienki tutaj, ale nie wiem, czy to jest najszczęśliwszy pomysł. No w każdym razie są. Jest zrobione jeszcze tak. Tutaj w dwóch miejscach są drabiny i miejsca na klapy. Klapy jeszcze trzeba dodać oczywiście. I tutaj się wchodzi na te balkoniki takie, na górę. Tutaj nie wiem, czy coś będzie, raczej nic nie będzie, bo to jest obliczone bardziej, żeby tam można było obrońców w razie czego wstawić, a nie żeby to było, wiecie, jakieś faktyczne coś, ale zawsze tutaj jakieś dekoracje mogą być. No i plus jest taki, że jest teraz dojście do ulepszania. Później nie będzie nam piaskowiec straszył, jak to poprzerabiamy. Tutaj będziemy mieli alchemików, myślę, na tym poziomie. A co będzie na samej górze, jeszcze nie wiem, bo tutaj trzeba się zastanowić. No i tak, po kolei teraz. Jedziemy już z robotą, bo się rozgadałem. Tak. Tak, mam nadzieję, że te kolumny, które my tutaj montujemy, one pomogą trochę na stabilność. Jest jedna za dużo w ogóle, z jakiegoś powodu. Ciekawe dlaczego, dobra. I teraz potrzeba jeszcze klinów. Daj 20. I tak, tu na górę będzie się wychodzić po drabinie. Tylko to tutaj teraz trzeba będzie zabezpieczyć, że tak powiem. Tak i tak. I teraz tutaj. Może nie w ten sposób, przyjacielu. Dobra, kliny się robią i jeszcze będziemy potrzebować
tych płaskich dachów, ale obawiam się, znaczy no dachów, sufitów, halo, podłóg. Nazewnictwo to podstawa. Dobra, obawiam się, że nam trochę materiału na to może nie starczyć. Dobra, tutaj załatamy. Chyba, że tu by zostawić środkiem puste jeszcze na jedno. Będzie śmiesznie w sumie. Na razie zostawimy puste i przetestujemy, jak to będzie wyglądać. Bo tak, tu już nie dobudujemy, bo tutaj nam potrzeba... Dodaj 4. I teraz jeszcze będzie potrzebne... Gdzież on? Sufity z piaskowca. I tak będzie trzeba iść po materiały, niestety. Powiem wam, trochę to na spontana robimy dzisiaj, bo... Nie mam do końca koncepcji, jak to zrobić, poza tym, że tutaj chcę zrobić po obwodzie, żeby strażnicy chodzili, a to jeszcze pociągnąć w górę węższe. Tylko nie rozgryzłem, jak tam wstawić wejścia na górę. Nad tym będziemy musieli pomyśleć za moment. Tak, 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 dobra. Zejdziemy sobie na dół. Trzeba światełko zapalić, bo jest ciemno. Zawołamy sobie windę. Co da mi, może by było troszkę szybciej, zanim to wjedzie, a potem zjedzie, ale wiecie. Jak już mamy windę, to pojeździmy trochę windą, bo windy są spoko. I nie kosztują dużo, jak zaraz zobaczycie. Bo przelecimy się też, myślę, tam do tego naszego stolarza pięknego. Zresztą my potrzebujemy coś od stolarza? Tak, potrzebujemy tego. O, drewna. Izolowanego. Impregnowanego, przepraszam. Impregnowanego drewna. Dobra. Daj kamienia. Daj mi tutaj 300... 4? 274, dobrze. 274 tego. I skraftuj mi z tego od razu te sufity. Jeszcze tam nie lepiej taki dach? Nie, dobra, dachówkę damy. Od razu dachówkę, nie będziemy się tertolić. Ogrodzenia z piaskowca stwórz 20 na początek. Tylko tak, to potrzeba impregnowanego drewna i żelazne wzmocnienia. Światełko proszę. Ile my tego tutaj mamy? 65. No nie za dużo, ale będzie musiało wystarczyć niestety, bo tutaj... Widzicie, no jest problem z żywicą cały czas. Chyba więcej suszarni trzeba będzie dodać. I więcej suszyć tego. Dobra, żelazne wzmocnienia i... Teraz czy my te dachy może robić, czy tam coś jeszcze było potrzebne. Do dachów. No tak, czyli tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Bardziej z tych impregnowanych dachów krytych dachówką. Dobra, materiały niech zostaną, bo nam się przydadzą w sumie. Ulepszać na razie chyba nie będziemy, myślę, bo to nie ma sensu, a poza tym będzie od razu materiał na osobny odcinek. Czemu nie? Natomiast teraz tak, do windy. Nie, tu jest winda. Tutaj też nie jest widna. Trzeba to jakoś tutaj sensownie porobić. Hop, do góry. No na każdym poziomie można wyskoczyć, ale nie wiem, czy to wyskakiwanie tak naprawdę jest nam potrzebne do szczęścia. Bo później i tak nie przywołamy sobie. Ale kij, dobra. Murki już się zrobiły. Zaczniemy sobie może od tych daszków. Tak. Będzie to trochę dziko wyglądać, powiem wam. Na razie, póki mamy ten piaskowiec nieszczęsny. Bo tutaj, no... Czy piaskowiec ładnie wygląda z daleka nawet. Znacznie ładniej niż pierwsze tiery w innych survivalach, ale... Tak powiem wam, to pozostawia we mnie jakiś taki niesmak, bo wiecie, tutaj to jest sklecone takie troszkę...
że tak powiem, na ślinę całe, a jednocześnie my dajemy już lepsze materiały na to, no. Boli mnie dusza, jak to... Dajmy mi to tutaj. Tutaj myślę, nie będziemy robić jakichś takich do przodu wysuniętych balkoników. Takie rzeczy już prędzej na tej wieży wewnętrznej potem. Tylko trzeba wykminić, jak tam wchodzić na nią. Ale to mam jeszcze czas, żeby się zastanowić. Dobra, i zostały dwa. Teraz tak. Tutaj się zastanawiam. A niech będzie tutaj, kurczę. Niech tu okna nawet będą tam i tam. Nie, żeby później przez te okna tutaj było dużo widać, ale. Tak, to jest. Teraz będziemy potrzebować trójkątu. Za daleko. Zdecydowanie za daleko. 21 na razie. Mam nadzieję, że to będzie działać. Tak jak chcę, żeby zadziałało, ja to powtarzam zawsze. To autentycznie powtarzam zawsze, a później wychodzi jak zwykle. To teraz... Jakby to tu musiało być. Tak. O, trzeba się wody napić. Coś zjeść. Tylko tak, tu już jest chyba problem ze stabilnością. Tu jest zdecydowanie problem ze stabilnością. Weź tam na górę wejdź. Nie. To musi być w inny sposób w takim razie tutaj zrobione jednak, niestety. Niestety trzeba to wyburzyć teraz wszystko i stracić część zasobów. Kurczę, szkoda. Ale na to nic nie poradzimy. Tak. Remont. Ale tą dziurę na środku bym zostawił, tylko zrobiłbym to teraz w troszkę inny sposób. Daj mi mury z kamienia. Tak. Nie w tą stronę, przód, przyjacielu. Tak, jeszcze dwa i framugę. Będzie wejście, a tutaj będzie balkonik. Raz, trzy, cztery. A tylko wejście tutaj musiałoby być, że tak powiem, od strony domu najlepiej. Czyli tutaj, dobra. Chociaż... czekajcie. Czekajcie, bo... To będzie tutaj. Przód w tą stronę, przód w tą stronę. Jeszcze jedno. To. Przodu w dobrą stronę.
Ramuga, tak. To do wnętrza wszystko ustawione i tak. Na dole jeszcze nie mam pojęcia co będzie, ale to wygląda fajnie. Natomiast co do wejścia na górę, bo tutaj jest troszkę za wąsko na to co ja sobie umyśliłem. Zdecydowanie troszkę za wąsko na to co ja sobie umyśliłem. Ale to nic, bo zrobimy to inaczej. Potrzebna będzie rama włazu, jedna. I potrzebny będzie sufit kwadratowy, też jeden. I będziemy musieli tutaj przynieść sobie tych, jak one się nazywają, tych słupków, takich ozdobnych. Po prostu będzie w ten sposób, tutaj będą słupki. Będzie się wchodzić po drabinie. Tu będzie wejście na następny poziom i odtąd już będą schody wokół wieży szły. Mam nadzieję, że to ma jakieś pozory sensu chociaż. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy, cztery. Dobra. Ze stabilnością nie jest jakoś koszmarnie źle tutaj, bo trzyma to się w kupie, więc... Więc chyba jest spoko. Tak. Tutaj. Tutaj jeszcze jeden. I tutaj, tak. Tutaj wejście. A schody. Teraz jeszcze tak. Rąby stronę z tym. Bo nie chcę tutaj robić cały czas wejścia drabinami na górę, bo nie fajne. Z drugiej strony to chyba jest jedyna opcja, jaką mamy. A nie, zrobimy sobie po prostu schodki. Wokół wieży. Razem. Tak, w ten sposób. W prawo czy w lewo? Może w prawo, bo będą troszkę bardziej osłonięte. Teraz potrzebne nam są schody z piaskowca. Tak. Potrzebne jeszcze to i jeszcze jeden trójkąt. Ale tu na razie nie dodamy, bo musimy dać to. Dobra. I tutaj myślę, zrobimy w ten sposób. To by musiały dwa razy okna być w takim razie. Się trochę nie uśmiecha, ale... Naprawdę teraz murów nie można zbudować, bo są schody? Halo? No nic, to schody jeszcze raz zrobimy, trudno. Tak, i tu będzie zaburzona symetria trochę przez to, ale to... To wiecie. Idealnie symetryczne być nie musi. Przód. Tutaj framuga jeszcze oczywiście. Wykąty na razie. Bok. To po prostu okienka będą na zmianę. Tak, i tutaj.
Pogniewamy się zaraz. Naprawdę się zaraz pogniewamy. Teraz jest dobrze. Tak, tutaj drzwi. No i to nie wiem, tak z 3-4 poziomy do góry bym chciał jeszcze pociągnąć. Tylko tu by się teraz klapa przydała do przechodzenia. Że tam to faktycznie jest źle. Dobra, remont. Tylko żeby było cokolwiek widać. No to jest wada, że niby możemy wymieniać, ale nie widać, gdzie jest przód, a gdzie tył. Daj to tu. Daj teraz ten clean. Daj schody. Daj to. Teraz tak, znowu kliny. 10, 20. Ten. To w ten sposób sobie będzie tutaj szło kawałek. Komórki by jeszcze jakieś się przydały, no ale tutaj będzie z drugiej strony poręcz. Jak będzie poręcz, to nie trzeba murku robić. Tylko ulepszyć to trzeba będzie. Tak. To ona tak śmiesznie biega. Nie rozumiem. Ale nie chcę też tego za wysokiego robić. Także 4 poziomy góra, żeby to miało. I na szczycie sobie zadaszymy już. I liczę, że to uda się skończyć już w tym odcinku. Chociaż wiecie, liczyć, to ja zawsze liczę, że się uda porobić więcej rzeczy niż później faktycznie robimy, bo dużo czasu na kraftowanie tego wszystkiego schodzi. I wychodzi, że chyba muszę po prostu kraftować część rzeczy przed odcinkami, żeby to później już tylko układać. Raz, dwa, trzy. Raz. Tak, tu analogicznie, jak na dole, no po prostu w ten sam sposób, żeby to było robione. Kilka takich pomieszczeń tutaj. Nie będzie dużo rzeczy, bo tutaj tylko kwatery jakieś dla obrońców, magazyny. Warsztat jeden z drugim. No, typowe rzeczy, które są w wieżach takich. Tak. I od razu kraftniemy sobie tutaj, tak. Ściany w liczbie 10. I murki w liczbie 6. I na nic więcej nam nie wystarczy zasobów. Tutaj ściana. Tutaj ściana. Tam okna, więc tutaj ściany. I tutaj ściany. To może jeszcze okien. 3, 4. Nie da rady 5 okien zrobić. Te 4 już tak i tak. Tutaj jeden murek. Drugi murek. Trzeci murek. Tam murki jeszcze 2. Oż, na lewo murek, na prawo murek, a środkiem co? A środkiem chieniu wyje? Nie, bez sensu. Tak. I oczywiście na jedno okno braknie nam zasobów, bo zrobiliśmy o jedną ścianę za dużo. No ale to nic, dobra. Teraz na dół i od razu może te schody zrobimy sobie
Do kamiennej cegły z poręczą. Ile tam potrzeba na to rzeczy? 10 cegieł, 4 obrobione drewna. A to trzeba na dół. Tu sobie drabinę przyniesiemy od razu. A tam nie zejdzie. Trzeba tu iść. Podejrzewam, że ta wieża okaże się koszmarem komunikacyjnym później. No ale cóż, nie ma lekko. Nie ma lekko. Tak, może od razu teraz więcej rzeczy weźmiemy. Kończy się kamień, troszkę niedobrze. Tutaj 335. I tak, daj mi klinów teraz 30. Daj mi framugę. Murki też będą potrzebne, ale to potem daj okno. Tak, weźmiemy sobie tej cegły tutaj stąd 50. I impregnowanego drewna. Potrzeba. Ile na to potrzeba tego drewna impregnowanego? Schody. Te schody 4. Weźmiemy 20 impregnowanego drewna. Powinno wystarczyć. Jeszcze tak. Tutaj te pionowe belki. 4. Obrobionego drewna. Obrobionego drewna, nie impregnowanego. Potrzebujemy, halo. Drabinę weźmiemy. Pomoc do belkę. I tak, drzwi włazu. Jeszcze się przyda trochę tego drewna. Może weźmy 8. Będzie potrzebny sznurek. Sznurka 10. Łazu 2 razy. Schody 4 z poręczą. Dobra. Stąd chyba wszystko. Cybelek. Tak, stąd wszystko. Wracamy na górę. O, będzie dziwnie wyglądać. Nie powiem, będzie dziwnie wyglądać. Może coś z tego będzie, ale nie wiem. Powiem wam, nie wiem. Koncepcja wydawała mi się spoko, kiedy o tym myślałem, ale teraz jak na to patrzę, to stwierdzam, że chyba nie. To chyba nie jest to, ale z drugiej strony, jak mamy taką wieżę, jak mamy tutaj, to nie ma za dużo możliwości, żeby tam coś, że tak powiem, porobić bardziej. Ta drabina tutaj jest troszkę źle zrobiona, w sumie. Tylko no, tak jak wam mówię, nie mamy za bardzo opcji. To niech będzie tu. Tu, to nie. Tu. A tu jeszcze. Z drugiej strony nie da rady. Już nie trzeba, dobra, to mamy jedną tabelkę za dużo. Trudno. Tutaj tą drabinę. No z tymi drabinami, jak widzicie, jest problem. Ale one i tak są głównie dla pizzu. Także no. Zostawimy jak jest. Dobra, i teraz tak. Wody z poręczą. No murek to nie jest, nie powiem, ale przynajmniej daje jakąś ochronę. Tak. Tak. Zameczka jeszcze. Tutaj. Podoba mi się też to, że to tak będzie wisieć tutaj, ale na to też niestety nie za dużo się poradzi. No moglibyśmy dać oczywiście tutaj, wiecie co. Te wysunięte, takie odwrócone trójkąty do podtrzymywania, tak jak mamy podtrzymane te wykusze nasze. Ale wtedy tutaj by się zrobiło jeszcze bardziej takie naciskane.
Nie wiem. Ja to muszę zobaczyć z daleka, jak skończymy, bo to zawsze później można domontować z dołu. Tam nie miało być. Miało być tutaj, dobrze. Teraz trzeba... Znowu pragnienie. To ta gra. Teraz drzwi tutaj. Kolejny klin. Ściana. Kolejne schody. Dobra, jeszcze jedne schody. Będę tutaj. I to będzie chyba wszystko, jeśli chodzi o wysokość. Dobra, teraz potrzebujemy jeszcze znowu tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Potrzebujemy ściany. Trzy, cztery. Potrzebujemy framugę. W framugę jest miejsce. Tak. Tak i tak. Tak i tak. Najwyżej będzie troszkę dłuższy odcinek, bo widzę, my już tutaj się zbliżamy powoli do 40 minut. Ale po prostu chciałbym to skończyć jeszcze w tym odcinku, żeby, wiecie, to było z głowy. No jak zostaną jakieś takie pierdółki drobne, ale takie naprawdę drobne już, w rodzaju, nie wiem, ostatni poziom na górę do podciągnięcia, to to będzie kończone poza odcinkiem, ale nie chcę zostawiać budowy rozgrzebanej w połowie. Tak, tutaj oczywiście nie zrobiliśmy znowu podłogi. Sufit. I tu jeszcze potrzebujemy... Damy 20 klinów. Tak. No już wysoko jesteśmy, nie powiem. Bardzo wysoko. Ale za to tutaj jest nieźle do obrony. Bo widać cały teren naszej bazy i jak tutaj będą łucznicy stać, to będzie już bezpieczniej trochę. Na pewno będzie lepiej do obrony tego muru od wewnątrz niż w trakcie ostatniej czystki, że po prostu nie miał kto tam trafiać. Ale wiecie, no, te czystki ogólnie są mech. Że tak powiem, tak bardzo mech. Liczyłem na zdecydowanie więcej. Tak. Jeszcze jeden trójkąt, bo braknie. I w analogiczny sposób co poprzednio. Daj mi ścianę. Daj mi tego raz, trzy, cztery. Sześć. I teraz jeszcze okna. 4, 5. Murków może chyba nawet nie będę dawał, wiecie co, bo to będzie tutaj ulepszane potem, a do czasu ulepszenia chyba uda mi się nie spaść. Tak, i znowu kliny sufitowe. 24, dobra. Tak. W tą stronę przodem. Tak. Tak. I tak. Jeszcze tutaj.
Tutaj ostatnie schody. Tak. I tutaj będzie już zakończenie głównego poziomu, a wyżej będzie wchodzić już po drabinie. Tak. Dobra. Teraz kliny. Będzie jeszcze raz trzeba za moment po materiały na dół iść. To w sumie możemy lecieć już teraz. Światełko się też przyda. Czy robi ciemno? Tutaj windę. I tak, plan na następny odcinek jest taki, że idziemy sobie tutaj, do tych ruin. Wyczyścimy je. Pozbieramy sobie stażystów, zawleczemy. I w kolejnym odcinku, myślę, pobudujemy też. I będzie wyprawa potem do ścieków. Bo do ścieków po prostu musimy się przebudować, a powiem wam, nie uśmiecha mi się przebudowywanie się co 5 minut. Daj mi, daj jeszcze 195 nawet. Najwyżej się przyjdzie po to jeszcze. Trochę mało żelaznych wzmocnień, ale tym to ja się będę martwił już później, bo zadaszał będę już poza odcinkiem. Teraz nie zdążymy chyba. Zostało mało czasu. No ogólnie plan na najbliższe 3 odcinki jest ustalony, a kiedy wrócimy ze ścieków, to zobaczymy, co będziemy robić dalej. Chciałbym tego bossa żółwi upolować, tego prawdziwego już jednak. Powiem wam, tylko to jest chwila łażenia, żeby go znaleźć. To będzie taki dłuższy odcinek z eksploracji wtedy. Dłuższy odcinek z eksploracji. No okazało się, że nie znam Konana tak dobrze, jak wydawało mi się, że znam. I bossy mają stałe punkty odradzania się. Jeden jest tutaj na sawannie, w okolicach tych obozów Czarnej Ręki, a drugi jest tam przy oazach. I w tym celu będziemy się tam musieli wybrać. Dobra, ja niepotrzebnie gadam tyle, dobra. Daj framugę. I daj teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 tych. Daj mi teraz jeszcze ściany zwykłe. 4. Dobra. W ten sposób i tutaj jeszcze klinów zakolejkujemy na górę. 24, dobra. Tutaj wejście. Tutaj okna. Tak. I teraz we ściany. Ten sposób i nad oknami będą balkony. Tylko tak, tutaj będzie potrzebna jeszcze rama włazu jedna. To wejście będzie specyficzne, to ja tutaj może od razu dam, tak powiem, murki. Cztery będą potrzebne, myślę. Więcej. Sześć. I tam jeszcze zwykły sufit. Zwykły sufit jest tutaj, dobrze. No
to sobie tutaj już od środka zabudujemy. Byłoby się szybciej craftować, troszkę nie powiem. Na górę. A wiecie co, jeszcze jeden poziom do góry zrobimy, ale już tylko po drabinie od zewnątrz, żeby wejście było. A tutaj nie będzie nic w tym poziomie. Znaczy na magazyn kolejny po prostu. Ale będzie zabudowany ze wszystkich stron zwykłymi ścianami. 4, 8. Nie będzie tu żadnych okien. 2, 4, 6, 11. I framuga jedna. Tak. Urodzenie z piaskowca. Tutaj. Tutaj rama włazu. W ten sposób. Teraz jeszcze sufit. Tutaj. Stąd będzie wejście na kolejny poziom. Tak, a tutaj będzie po prostu składzik jakiś. O, pochodnia się popsuła. Cudownie. Tak. I dobra, wiecie co? Na postawieniu tych ścian tutaj zakończymy, bo nie będę już przedłużał. I w następnym odcinku, zanim się wybierzemy na wyprawę, zobaczycie jak to wygląda gotowe. Także wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało i widzimy się w następnym odcinku już na wyprawie. Na razie!